W Toruniu 6 maja 2023 roku rozegrano kolejny międzywojewódzki turniej młodzików i młodziczek sezon 2022-2023 w hokeju na trawie. Po rundzie jesiennej tabeli przewodził zespół Bałaganów Lubianka. Kolejne miejsca zajmowały drużyny LKS-u Rogowo, toruńskiego Pomorzanina i LKS-u Gąsawa. Ten pierwszy wiosenny turniej rozegrano w strugach deszczu. Mimo to na stadionie panowała gorąca atmosfera. A oto rezultaty spotkań chłopców. LKS Gąsawa, LKS Rogowo 1-4. Pomorzanin Toruń pokonał Bałagany Łubianka 1-0. LKS Rogowo wygrał z toruńskim Pomorzaninem 7-0. Bałagany Łubianka pokonały LKS Gąsawa 6-1. W rozegranym jedynym meczu dziewcząt LKS Rogowo pokonał 2-0 zespół LKS-u Gąsawa. W spotkaniach dziewczęta kontra chłopcy padły następujące rezultaty. LKS Rogowo dziewczęta przegrały 2-1 z Bałaganami Łubianka i dziewczęta zespołu LKS-u Gąsawa przegrały 0-3 z toruńskim Pomorzaninem. Po tym turnieju tabela ligowa przedstawia się następująco. Miejsce pierwsze z 15 punktami zajmuje zespół Bałaganów Łubianka. Z 12 punktami na miejscu drugim melduje się zespół LKS-u Rogowo. 7 zdobytych punktów daje trzecie miejsce toruńskiemu Pomorzaninowi. Poza pudłem z 1 punktem melduje się zespół LKS-u Gąsawa. I tu trzeba zaznaczyć, iż mecze dziewcząt i z dziewczętami nie są zaliczane do klasyfikacji ogólnej. Następny turniej zostanie rozegrany 13 maja w Gąsawie, na który Państwa bardzo serdecznie zapraszam. Do usłyszenia i do zobaczenia. Pozdrawiam, Mariusz Stypczyński.